tej strony Aleksa i witam was serdecznie w nowym odcineczku. Ten odcinek, jak ten cały weekend, to będzie normalnie taki sztośnik, że już się nie mogę doczekać. Wam obiecuję, że po prostu będzie najlepszy odcinek i najlepszy weekend w moim życiu, a już wam powiem dlaczego. Jakiś czas temu dostałam zaproszenie od westernowej stajni Janiowe Wzgórze w Rzeszowie, i dostałam zaproszenie, aby przyjechać na weekend i nauczyć się westernu. Oczywiście bez zastanowienia się zgodziłam, bo jak wiecie, western to było moje marzenie. Takie wiecie, marzenie do odhaczenia na liście, żeby spróbować. Więc kurczę, tak się ucieszyłam, że no, jestem tutaj w Janiowym Wzgórzu, w pokoju hotelowym. Bo muszę wam powiedzieć, że ośrodek Janiowe Wzgórze to nie tylko stajnia, ale też wielki ośrodek taki hotelowy, restauracja, kawiarnia, więc naprawdę jest tu przepięknie. Przyjechaliśmy wczoraj o 17, a wczoraj w piątek, dzisiaj jest sobota. Powitały nas dwie mega sympatyczne dziewczyny, Oliwka i Wiktoria, i oprowadziły nas po całym wielkim ośrodku i naprawdę tu jest tak bajecznie. Potem was oprowadzę i wam wszystko też pokażę. Naprawdę, jest bajecznie i jest tylko western, nic więcej, jest tylko western, żadnego klasyka, więc to po prostu też ma taki swój klimat. Dziewczyny mi zaczynały trochę o westernie opowiadać i powiem wam, że ja słuchałam tego i nie wiedziałam, co one do mnie mówią. To się tak różni od jazdy klasycznej, zupełnie jest inne sterowanie koniem, zupełnie inny ubiór, zupełnie inne zawody i w ogóle też jest pełno zawodów westernowych w Polsce, o których nie miałam pojęcia, i różne dyscypliny i w ogóle to jest szok. Więc zobaczymy, czy ja dzisiaj na tym koniu się nie skompromituję, bo właśnie dzisiaj będę miała swój pierwszy trening westernowy. I czy ja w ogóle coś zrobię na tym koniu, bo jak one mi tłumaczyły, to było wow, czarna magia. Już się ubrałam i zobaczcie, wzięłam sobie z domu jeansowe bryczesy, które leżały gdzieś w szafie, bo one nie mają silikonowego, dlatego w nich nie jeździłam, ale stwierdziłam, że skoro ubiorę takie jeansowe bryczesy, to może choć trochę się do tego westernu przypasuje. W ogóle założyłam skarpety jeździeckie, ale nie wiem, czy się przez to nie skompromituję, bo oni chyba takich skarpet nie noszą. Bo jak widziałam wczoraj treningi jakichś osób, to oni mają takie fajne, szerokie bryczesy, takie jakby dzwony, a buty to mają takie jakby, jak to się mówi, kowbojki, takie na obcasie i w ogóle zupełnie coś innego. To ja się czuję, jakbym była w Ameryce, naprawdę, to jest zupełnie inny świat. To jest taka Ameryka, serio, miałam wczoraj takie wrażenie, że nie jestem w Polsce. No i bluzki też raczej westernowej typowej nie mam, wzięłam sobie tą silhouette, bo dzisiaj jest trochę zachmurzenie. Więc zobaczymy, czy się nie skompromituje i jazdą, i moim ubiorem. Dobra, teraz idziemy na śniadanko i po śniadanku wezmę was na spacer i pokażę wam cały piękny ośrodek. Także zapraszam do tego odcineczka, bo już się nie mogę doczekać, jak tu będzie wspaniale! Powiedz jeszcze o brownie dobrym. A w ogóle słuchajcie, bo byliśmy tutaj na tym, na takiej kolacji i sobie tam, no, wzięliśmy co chcemy. Ja wzięłam spaghetti z warzywami, które było przepyszne, było tak przepyszne, że w ogóle miniam. I na deser wzięliśmy sobie z Matim brownie. I po prostu to brownie było tak genialne, że ja w życiu takiego brownie dobrego nie jadłam. Także zapraszam tutaj do restauracji, bo to jedzonko tutaj to jest taki istny sztosik, niom, niom, niom. I weźcie koniecznie brownie. To brownie od dzisiaj nazwą brownie Aleksy. Bo ono było przepyszne. Nie, no, żartuję, ale było mega serio. Jesteśmy po śniadanku i idziemy zwiedzać ośrodek. Wam zaraz wszystko pokażemy. Mati będzie miał dzisiaj dużo roboty, bo będzie dużo nagrywania. Tu najpierw mamy nasz hotel, w którym spaliśmy. Jest tu też sala bankietowa, w którym na przykład robią wesela lub inne imprezy. Tam jest ta restauracja, tam jedliśmy to dobre brownie. Dobra, i idziemy dalej. I tam zaczyna się już ośrodek jeździecki. Mati się jara, bo zobaczył bociana na trawie. Jest już cały szczęśliwy, bo jest bocian. O, nadepnąłeś mnie. Dobra, idziemy wam pokazać pastwiska dla koni. Zobaczymy, czy jakieś konie są już wypuszczone. Faktycznie bocian. Duży bociek. Wczoraj jak przyjechaliśmy, to była tak cudowna pogoda, było słoneczko i w ogóle no było cudownie. Dzisiaj jest trochę zachmurzone, mam nadzieję, że się rozpogodzi później, ale za to jutro w niedzielę też ma być takie słoneczko jak w piątek, więc myślę, że źle nie będzie.
Wczoraj jeszcze nagrałam zachód słońca ze wzgórz tych tutaj ośrodka, więc może wam teraz wstawię tą taką wstawkę z tego zachodu, bo było naprawdę przepięknie, więc uwaga, zobaczcie. I mamy tutaj najpierw rybaczka z mamusią, zobaczcie jaki słodziak. Cześć, jak ona miała na imię? Tequila chyba, nie? Mówiły wczoraj dziewczyny, że to jest tequila. No, słodziaki. Większość koni tutaj to są konie rasowe, American Quarter Horse, typowo konie westernowe, sprowadzone z Ameryki, więc wow, i w ogóle jest tutaj stajnia sportowa. I jak ja zawsze słyszałam stajnia sportowa, to mi się zawsze to kojarzyło z takimi, wiecie, koniami typowo skokowymi, ujeżdżeniowymi, takie, wiecie, konie wysokie, gorącokrwiste, sportowe. Ale nie, bo konie rasy Quarter Horse też są sportowe, tylko właśnie w westernie, bo western to też sport. No, jest pełno zawodów westernowych. Tak jak już mówiłam, różne, przeróżne konkurencje, których ja nie ogarniam, co tam się robi, ale może kiedyś ogarnę. Więc tak samo jest tutaj stajnia sportowa z końmi typowo sportowymi, westernowymi. I te konie rasy Quarter Horse są takie malutkie, takie zupełnie więcej, nie takie jak te klasyczne, skokowe, takie wysokie. One są naprawdę przemalutkie, te koniki. Ośrodek bardzo mi się podoba przez warunki dla koni, które tutaj są, bo na przykład ta matka ze źrebakiem stoi 24 godziny na dobę na dworze, więc źrebak ma super warunki rozwojowe. Dodatkowo mają wielkie pastwisko z lasem, więc w upale mogą się bez problemu schować. Tutaj wszystko, co widzicie, tutaj te wzgórza, to wszystko to są pastwiska dla koni, tam z tyłu też. Wszystko to tutaj do góry to są pastwiska i tak samo pastwiska z lasem, z drzewami, więc konie tutaj spędzają większość dnia i mogą poczuć się jak na takiej prawdziwej wolności, bo mają ogromne hektary i właśnie z takimi lasami, więc naprawdę super, mega mi się to podoba. Dochodzimy do zewnętrznego placu do jazdy i zobaczcie, trenują westernowcy. Ale to mega wygląda i w ogóle widzicie, oni jedną ręką sterują koniem, druga jest wolna. Ja też tak będę dzisiaj jeździć. Na pewno nie tak cool. No też się postaram cool jeździć. Zobaczcie jak super. Tutaj mamy karuzelę dla koni. A tutaj jest super duży, zakryty randpen do pracy z koniem z ziemi. Pokażę wam jak super w środku wygląda. Tylko to jakoś otworzę. Zobaczcie jaki mega duży randpen. Zadaszony, tego mi brakuje u nas w Rio. Aby był zadaszony. Randpen. No super jest naprawdę. Można tutaj dużo z koniem popracować. Co? Jaki misie? Piszczoty lubisz? Lubisz piszczoty? Lubisz. Słodziak. Już dasz mu spokój? Nie. Daj mu, on już nie chce. Ola, chodź. Ola, idziemy już. Zobaczcie, jaki ten jest przepiękny. Ma dwa rybie oczka. Pokaż jedno rybie oczko, drugie rybie oczko. Przepiękna jesteś. No tak. Ma na imię Shiny, z tego co pamiętam. Tak, Shiny. No i w ogóle zobaczcie, jakie te konie są malutkie. To jest dorosły koń. Ale kwatery są takie malutkie. Jojku, przepiękne. Jakie ma warkocze. Długa grzywa. Piękna. Zakładam westernowe czapsy. Widzicie? Czapsy to jak spodnie normalnie.
Ja mam czapsy dotąd, po prostu takie, wiecie, klasyków, króciutkie, a to są czapsy westernowe. To jest siodło westernowe i dostałam zadanie podnieść je, aby zobaczyć, czy jest faktycznie takie ciężkie, jak mówią. I jak ja podnoszę moją skokubeczkę, to ja jedną ręką mogę ją unieść. Ale to jest ciężkie, masakra. Kurczę, jedną ręką to ja bym chyba tego nie uniosła, tak jak zawsze biorę sobie z siodlarni. Jezus. Ola, odłóż to. Odkładam, odłóż. To ale to różnica, Jezus, straszna. Ale takie cool. Takim będę jeździć. Patrz, a to jest na napój? Takie... na napój, a to? Na bluzę, żeby sobie powiesić. O, jak właśnie, wieszak tu jest. Wieszak, no, a... jak jest gorąco, to można sobie tu kurtkę odwiesić. Nic. Czemu mocniej nie mogę zbliżyć? Jestem teraz z Oliwką i z Wiktorią, w sumie z dziewczynami, które sprowadziły mnie tutaj, to był ich pomysł. I one wam teraz pokażą sprzęt westowy na zawody. Jakie mamy tutaj pady różne. To jest tak zwany showpad, czyli można powiedzieć kocek, który przykryjecie zwykły pad i on jest taki ozdobny w różnych kolorach. Wzorka, jak widzicie, to jest jeden. Ten mi się najbardziej podoba, ten fioletowy. To jest kolejny. A wasze upady dobieracie sobie na przykład do koszuli na zawody. Żeby wszystko ładnie pasowało. Dziewczyny właśnie za tydzień na zawody jadą? Tak. I macie takie wzorki. Tak, one są różne wzory, kolory, jakby... Na rynku znajdziesz wszystko. Zupełnie inne niż nasze takie klasyczne czapraczki. To nie jest boks. No i pod nie na zawody też idzie czaprak, taki cieńszy, żeby nie był sam kocyk na siodło. Okay. Zupełnie inne wszystko niż normalnie. Tu jeszcze jeden taki brązowy. Dajcie znać w komentarzu, który wam się najbardziej spodobał, bo mi ten fioletowy. A się każdemu podoba. No, fioletowy jest prześliczny. Tak, jest nie ma fajnych niestety. A to tu mamy ogłowia na zawody też. Ogłowie westowe, zawodowe. To są tylko te górne paski, jakby tak czy no tak. Nigdy nie się podkreślacie. To jest takie na jedno ucho? Tak. Masz różne. Na przykład tu masz takie ze zdobieniami metalowymi. Pokaż. Bliska, zobaczcie. Teraz trening ma trenerka westernowa, z którą ja zaraz będę miała trening. Ona skończy i bierze mnie. Tak, bierze mnie do pracy. No, ale zrobię zdjęcie, uśmiechnijcie się, ładnie. Tylko nie wiem, czy pod słonko, to nie w tą stronę. To wyjdźcie na słonko też, no. Rado dostawiłaś właśnie, właśnie jakaś dziewczyna zamówiła dosłownie to samo. To jest właścicielka firmy Dark Fox Halters, od której mam piękne kantarki, halterki. Właśnie mi przyniosła. O kurde. Zamówienie. Ale piękny jego. Mega. Bo Matilda w plecy. Nie. Patrz, daj, pokaż jak robisz. Autograf. Ale ładnie napisz. Nie zniszczę, a stresujesz mnie teraz. No nic. No. Mati. Albo do ściany, co to? Ten, o. To będzie tak. Co tu jest napisane? Co tu niby jest napisane? Dziękuję.
chodźcie wszystkie razem tutaj, ale tutaj, tu w tym miejscu. No, o to mi chodziło. Dobra. Przyszliśmy na obiadek przed moją miazdą i zobaczcie, jakie mamy burgerki. Burgerki. Ale pycha, normalnie widzicie to? Zaraz to całe pochłonę, Mati. A wy co macie, dziewczyny? Ale też to mega, mega ładnie to wygląda. Mati kontra burger. Ja tak szeroko buzi nie otworzę. Jesteśmy po obiadku i teraz czas na moją pierwszą lekcję, więc idziemy do mojego konia poznać. My już go poznałam, będę jeździć na Dexterze. Idziemy go siodłać i idziemy jeździć, ale zaczęło nam brzydko padać, w ogóle pogoda się zrobiła okropna. Idziemy jeździć na halę i już się nie mogę doczekać. Dziewczyny mi pomogą wszystko zrobić, bo ja nie ogarniam siodłania tego siodła. Jak już patrzyłam, jak ktoś, ale zaczęło padać. Pokażę wam ten popręg. Popręg to jest w ogóle hit dla mnie, jak się go zakłada. No powiedz coś. Stresuję się. Dobra, idziemy. Chodź. Podjęcie na stanowisku, to będzie nam dobrze. Ale on jest małutki. Jak wiesz, to jest dwa razy większy od niego. No tu opowiedz, bo to ładne jest. Coś to powiedz o tym. Co? No to szczotki. No ale takie ten, posegregowane no, wszystkie. O, Magic Brush to nie, lubię czyścić. Powiedz, co to jest. To jest czaprak. To nie jest czaprak. Padł esternowy. Tak? Mhm. Teraz siodło. To nie jest moja skubeczka. No nie. Musisz sobie tak trochę z zamachu i z obrotu, to jest najłatwiej. Staj sobie tyłem do niego uwagi i teraz tak. Prawie że. Jeszcze raz. Nie ma pomagania. Raz, dwa. O, mamy to. Teraz tylko trochę położyć na... Jak byłby wyższy koń, to ja nie będę wyższego zakładać. Robi się parkourka i to się blokuje i nie wypada. Dobra.
Chcecie ogniki czy ochraniacze? No powiedz coś do tej kamery. No powiedz coś. Skomplikowane to. No, tak jak mówiłam, po zapięciu tego pokręgu wiedziałam, jak dziewczyny to robiły wcześniej. To jest more compliment. Możesz sobie na razie przerzucić lewą wodę też na drugą stronę, żeby ci nie jakieś ciepło przy wsiadaniu. Dobra. Teraz będzie jazda. Ejo. Jak jadam, to nie wsiadam. Z ziemi. Teraz się głośno śmiejemy. Przesuń rękę do przodu i cmoknij. Dobra. Jak chcesz w prawo, przesuń rękę w prawo. Jak chcesz w lewo, przesuń rękę w lewo. Jak chcesz się zatrzymać, to po prostu odstaw dwie nogi do przodu. Do przodu? Mhm. Dobra. Okay, to taki szybki kurs. I teraz tak, tą wodę masz krótszą. Musisz sobie złap sobie równo i staraj się nie przekładać ich za dużo między palcami, bo one będą się wtedy krzywi. Mhm. Jeszcze to jest troszkę krótsza. Okej, okay, teraz chyba. Nie, jeszcze tak, jeszcze to jest krótsza, bo wcześniej patrzyłam. Trzymaj sobie może w całej dłoni, na początek, tak ci będzie łatwiej. No i próbuj sobie ruszyć stępem. A dociskam łódki czy nie dociskam? Po prostu przesuń rękę do przodu i smoknij. Teraz mówimy uuuu! To jest mój chórek. Pan też może pomachać? Teraz robimy falę. Falę robimy. I fala. Wszystko się nagrało.
potrzebujesz, możesz się śmiało jedną ręką złapać ze środka, bo to też na mnie nie jest problem, jak nie czujesz się pewnie na razie. No możesz na przykład udzielić mi wywiadu. I jak się czujesz po spinowaniu? Głowę mi się kręci, ale wow. jak tego konia nauczyć? Nauczę tego deal, to jest super. Ojej, ale kiepsko.
Cię rozpędziłam? Nie dałam rady skręcić, myślałam, że polecę w drugą stronę. Dobra. Dobra. No właśnie. Na stanowisko zobacz. Dominik?
cudem, ale zrobiłam 17 koreczków. Pokaż oczka na kamerze tego konia. On ma śliczne oczka, tak? Aha, dobra. Bo on ma śliczne oczka. Coś tam pleć, bo znowu krzywo ci wyleci. No właśnie, coś mi wypadło. Tak jest pod słońce trochę. Warkoczyki gotowe. I co teraz robimy z tym koniem? Czyścimy dalej. Czyścimy dalej, dobra. Dobra, słuchajcie, wróciłam już do hotelu i mogę wam teraz ze spokojem wszystko opowiedzieć, jakie mam pierwsze wrażenia po pierwszym treningu westernowym. Powiem wam, że wszystko jest zupełnie, zupełnie inne niż w jeździe klasycznej, naprawdę. Tam w ogóle się nie używa łydek, w ogóle nogi odstawione od konia i same sterowanie koniem jest głosem i po prostu ruszaniem wodzami albo na jedną stronę, albo na drugą stronę, czego w ogóle w jeździe klasycznej nie ma. W ogóle za głos w ujeżdżeniu są punkty odejmowane, dodawane karne, odejmowane normalne, więc no, szok normalnie, ale było mega. Tak mi się to podobało, w ogóle konie tak perfekcyjnie wyszkolone, na najmniejszy dotyk wodzy po prostu reagują. To był szok, jak perfekcyjnie konie wyszkolone, a to był koń 4-letni, więc super, naprawdę. Nie no, jestem zafascynowana. Jutro kolejny trening, jutro drugi trening. Chyba dostanę innego konia, zobaczymy. I normalnie ja się tak cieszę, bo... Ja teraz go tam zauważyłam, bo tam długo stoi w tym lustrze. Dobra, nieważne. Ja tak zawsze chciałam spróbować westernu i po prostu dziękuję jeszcze raz Stajni Janiowej Wzgórze za zaproszenie, bo było genialnie. Naprawdę coś wspaniałego, zupełnie, zupełnie inaczej. Ale naprawdę polecam każdemu spróbować. Znajdźcie sobie jakąś stajnię westernową i chociaż spróbujcie takiej jazdy, bo szok, jak to się różni. Niby konie, niby jeździectwo, a zupełnie coś innego. Bardzo dużo osób dzisiaj z was do mnie podeszło. Naprawdę to było bardzo miłe. Pogadaliśmy sobie, porobiliśmy fotki, dostałam pełno słodyczy od was, więc naprawdę bardzo, bardzo miłe, bardzo wam dziękuję. Będziemy mieć z Matim co, na podróż coś do poskubania, więc super. I no, taka miła to jest atmosfera, w ogóle ludzie mili, przesympatyczni, wszystko jest takie spokojne. O, naprawdę super, super weekend, super udany weekend. Mam nadzieję, że tu jeszcze kiedyś wpadnę może z dealą. Pouczymy dealę westernu, co wy na to? Jeśli chcecie, abym przyjechała tutaj z dealą, koniecznie dajcie łapkę w górę, tak? I to przyjedziemy tutaj z dealą uczyć o westernu. Dobra, ja idę się już przebrać, idę się ogarnąć, umyć i idziemy trochę odpocząć. Wam wysyłam buziaczki oczywiście. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i moja jazda wam się podobała. Jutro będzie kolejny odcineczek, bo z niedzieli też będę wszystko nagrywać. Także teraz się z wami żegnam i do zobaczenia jutro, na razie! Na razie!